Tam teraz kolejna część. Tutaj mam piłkę taką oryginalną do metalu, ale jak widzicie, to w ogóle to się do niczego nie nadaje. Kiedyś miałem okazję kupić. No i tak kupiłem i to leży. Tam gdzieś wykorzystuję, ale to już teraz historia. No i teraz sobie tu znaczę. To jest co ja, po co ja tu sobie znaczę? A po to sobie znaczę, żebym wiedział, gdzie przewiesić otwór. To jest stara taśma, zużyta od mojej przecinarki taśmowej. Powiem wam, że taką taśmą to bardzo dobrze się przecina wszelkiego rodzaju nawet i ulepszane stale. No i teraz zaciśniemy, zobaczymy, czy ja nie mam przypadkiem. A, przełączone mam na wiertarkę, muszę przełączyć na gnięciarkę. No, oddzielnie w tym samym gnieździe. Nie myślałem, że będę miał tutaj dwie maszyny w jednym miejscu. Tu mam taki preparat do trudno obrabialnych materiałów. Zobaczymy, czy nie są za duże obroty. No, najlepiej do takich, jak są takie twarde materiały, to najlepiej stosować jak najwolniejsze obroty mam maszyny. No, już tam spadło. Tu. Taką jedną piłkę mam przerobioną, tylko że z 13 to szczota. No i też bardzo dobrze się pracuje. Teraz zrobimy próbę zaraz z tego. No i zaraz zrobimy filmik ścięcia. No i teraz mamy wolne obroty. Zacznę teraz sobie to wiercić. A wtedy powiedział, ładnie metal. A tutaj widzicie, zobaczcie, dobrze naostrzone wiertło. Ładnie się przewierciło, powolutku, nawet bez specjalnego chłodzenia. Teraz zawiercimy z drugiej strony. No, troszeczkę lekko sobie popiskuje. Tu jeszcze jedno cięcie. Super, świetnie. Powiem bardzo dobrze, nawet lepiej niż tamtą taśmą, tą wąską. No zobaczcie, ona jest zużyta, ona już, jak to powiedzieć, na przecinarce nie spełniała swojej roli. A tutaj zdaje doskonale egzamin.